Dzień dobry moi drodzy, witam Was gorąco i serdecznie w sobotę 15 sierpnia. Zwykle 15 sierpnia kojarzy nam się z długim weekendem. Tak się złożyło w tym roku w kalendarzu, że wypada to w sobotę, więc mamy normalny, krótki weekend. Wszędzie dookoła słyszymy głosy pracujących maszyn, traktory, które zwożą z pól zboże do spichlerzy. Słyszymy kombajny, które jeszcze dokaszają resztki pól, ale też i słyszymy dźwięki, nie wiem czy słyszycie, kosiarek, które koszą ogrody, czyli zwykły, normalny weekend, wszyscy zajmują się swoimi sprawami w czasie wolnym. A my chcemy wsłuchać się w ten dzisiejszy poranek, w Słowo Boże, zapisane w Księdze proroka Zachariasza w 7 rozdziale, 10 wersecie. W naszej książeczce z Biblią na co dzień mamy tylko początkową część tego wersetu, a posłuchajcie jak brzmi całość. Nie uciskajcie wdowy ani sieroty, przybysza ani biedaka, a w waszych sercach nie będzie myśli złej o bliźnim. Nie chcieli jednak słuchać, obrócili się plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Prorok przychodzi do mieszkańców Jerozolimy i ostrzega ich przed tym, że może nadejść czas, który im nie będzie się podobał. Czas, w którym Pan Bóg na chwilę odwróci się od nich, jeśli oni nie zaczną czynić tego, co jest prawe i nie zaczną wypełniać tych przykazań, które Pan Bóg im przekazał. Tym przykazaniem jest również opieka nad ubogim, nad wdową, nad sierotą. Opieka nad tymi, którzy nie potrafią, bo nie mogą, czy nie mogli w tamtych czasach i w tamtych sytuacjach zadbać o swoje właściwe i godne dochody. Dlatego prorok apeluje, otwórzcie swoje serca i zobaczcie tych, którzy żyją w biedzie, którzy są ubodzy, którym należy pomóc ze względu na sytuację, w której się znaleźli. Prorok chce, i są to słowa, które w jego usta wkłada Bóg, aby nikt nie uciskał tych, którym gorzej się powodzi, którzy są biedni, którzy są może niewykształceni, których los tak, a nie inaczej uposażył. Moi drodzy, te słowa mamy dziś zastosować również i w naszym życiu. Mamy nie wykorzystywać tych, którzy mają bardzo mało. Mamy kierować się miłością bliźniego, a nie zatykać swoich uszu na głos ich wołania. Mamy odnaleźć w tym świecie, który jest tak przepełniony dobrami materialnymi, tych, którym należałoby pomóc, aby wyrównać ich szanse, aby start ich samych i ich dzieci w pracy, w nauce, w innych przestrzeniach życia społecznego był równy, albo przynajmniej równy do tego, jaki ma wielu, wielu z nas. Dlatego otwórzmy nasze oczy i nie uciskajmy, nie szydźmy, nie naśmiewajmy się z tych, którym gorzej wiedzie się od nas. A drugie słowo dzisiejszego poranku zapisane jest w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w 28 wersecie. To, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. I te słowa znów korespondują ze sobą. Słowa nawiązują do tego, co przed chwilą powiedziałem i co wypowiedział prorok Zachariasz do narodu izraelskiego, do mieszkańców Jerozolimy. Pan Bóg wybiera niemocnych tego świata, nie najbogatszych, nie najlepiej wykształconych. Pan Bóg wybiera tych, którzy są wzgardzeni w tym świecie. Do nich przychodzi i mówi: jesteś dla mnie cenny, jesteś dla mnie wartościowy. Za ciebie kładę swoje życie w Jezusie Chrystusie na krzyżu Golgoty, po to, abyś ty mógł być zbawiony. Nawet jeśli cały świat opuścił cię, nawet jeśli cały świat dziś z ciebie się śmieje i wskazuje na ciebie palcem, albo w ogóle nawet na ciebie nie spogląda, to dla mnie ty jesteś ważna czy ważny, to dla mnie ty jesteś tym, którego wybrałem. Dlatego też nie wywyższajmy się, nie bądźmy pyszni, ale ukurzmy się przed Bogiem i razem wspólnie, bogaci, biedni, zdrowi, chorzy, tym, którym się dobrze powodzi i tym, którzy w tej chwili przeżywają trudny swój czas. Niech Pan Bóg do nas się przyzna, niech Pan Bóg nas wybierze i razem wspólnie
w modlitwie przyjmie. Łaskawy Panie i Boże, dziękujemy Ci za kolejny poranek naszego życia. Dziękujemy Ci za to, że w zdrowiu. Dziękujemy Ci za to, że w tym wszystkim, czym nas obdarzyłeś, możemy dziś przyjść do Ciebie i stanąć w Twojej obecności, niezależnie od naszego pochodzenia, niezależnie od stanu naszego portfela, niezależnie od tego, jak i gdzie dziś mieszkamy. Przychodzimy, bo Ty wybierasz wszystkich, ale w szczególności tych, którzy są wzgardzeni przez ten świat. Bo Ty ich, Panie, odnajdujesz, Ty masz dla nich czas. Ty wskazujesz nam, w jaki sposób i my powinniśmy w naszym życiu postępować. Dlatego prosimy Cię, pobłogosław ten dzień wszystkim nam. Otwórz oczy i serca tych, którzy mogą pomagać, aby to czynili z radością w Twoim imieniu. Daj nam, Panie, dziś dobry dzień. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławionego dnia wszystkim Wam życzę. Do zobaczenia.